maju zeszłego roku sprawdzaliśmy, jak w czasie pandemii radzą sobie elbląscy restauratorzy. Wówczas przy 80% spadku obrotów właściciele restauracji walczyli o zachowanie miejsc pracy. Czy po roku ich sytuacja się polepszyła? Jestem Marco Kokir i prowadzę restaurację Amore Mio. Ten tydzień, ten weekend też restauracja Santorini, tawerna grecka. Jest to 8 lat ogólnie, kiedy zaczynałem pracować na gastronomii w Elblągu. Ile osób zatrudniasz i czy pandemia wpłynęła w jakikolwiek sposób na stan osobowy twojej załogi? W tej chwili zatrudnię około 25 osób, ale kiedy zaczynamy sezon, mi się wydaje, że będziemy około 45-50 osób powinno zatrudnić. W tej chwili jest brak ogólnie ludzi do pracy, szukamy osoby do pracy. I ta pandemia, jak wszyscy, na pewno nie była miła sytuacja i dużo problemów dała ta pandemia. Czy byłeś zmuszony do tego, żeby kogoś zwolnić, albo czy pracownicy stwierdzili, że no nie mogą czekać na to, kiedy ta pandemia się skończy i postanowili się przebranżowić? Moi pracownicy ogólnie 90% zostały. No, spróbowałem taki stały pracownicy, nie te sezonowe. Spróbowałem na wszystkie sposoby trzymać. Oni rozumieli, że problem nie jest tylko mój, tylko oni też rozumieli, jakie są problemy, dlatego mi pomagali. Ja spróbowałem pomagać dla nich i tu zostało. Dlatego w tej chwili stałe nasze pracowników na kuchnia, na miejsca, gdzie mi potrzebowało, mamy. Teraz szukamy taki dodatkowy, zmianowy, tak się mówią, pracowników. Kto musiało zmieniać branżę w ogóle? Dlatego nie wiadomo, te gastronomia mieliśmy bardzo ciężko i nie wiadomo, co będzie dalej. Ja jestem pewny, że będzie dobrze, ale ludzie jeszcze mogą się bać. Kto ma rodzinę najwięcej, jeszcze się boją, że można koniec lata zacina znowu, jaki pandemia, o dalej będzie problem. Dlatego parę osób zmieniało, ale mówię, 90% daliśmy radę trzymać. Przez większą część pandemii restauracje musiały się troszeczkę przebranżowić, zrobić tylko i wyłącznie na wynos ofertę z odbiorem własnym. Jak wy odnaleźliście się w tej nowej rzeczywistości? Było ciężko, bardzo ciężko, dlatego lokali jak Amore Mio zawsze pracowaliśmy kontaktów ludzi, jak wszyscy. My na Winos nigdy nie mieliśmy dużo, musieliśmy się zmieniać w ogóle myślenie pracy. Na początku było ciężko, ale później pomalutko też nasi klientów rozumieli, że postaramy się jak możemy, rozumieli i poszło dobrze. Teraz w tej chwili też chcę zatrzymać nasze Winos ogólnie na prowadzenia danie pizzy do domu. Pandemia wymusiła na tobie decyzję, żeby zamknąć restaurację Amore Mio. Rok temu przyznałeś, że obroty w Amore Mio Pizza and Grill spadły o 80%. Czy ta sytuacja dalej się utrzymuje? Wszyscy mieliśmy, nie mówię tylko Amore Mio, każda gastronomia, hotelów, stanie mieliśmy krytyczne. Mi się wydaje, kiedy nie otwieraliśmy te miesiąc maja, nie daliśmy rady otwierać, bardzo dużo ludzi nie otwierali w ogóle. I też mogę mówić, że kiedy nie było ten moment otwierania, było ciężko w ogóle jeszcze jeden miesiąc trzymać na wszystkie koszty, co mieliśmy. Tak, obroty spadły 80%, tu wiadomo, ale daliśmy radę. Co jest ważne, daliśmy radę. Nie oglądamy, co było z tyłu, tylko musimy zobaczyć, co będzie do przodu. Dlatego jestem bardzo pozytywny myślenia i wiemy, że będzie tylko lepiej. No, przykładem twojego pozytywnego myślenia jest fakt, że zdecydowałeś się otworzyć Santorini w tych jednak pandemicznych czasach. Co cię do tego skłoniło? Kocham tę pracę. Wiemy, że tutaj w Elblągu mamy świetnych klientów, świetnych ludzi, którzy potrzebują różne danie, nie tylko włoskie, nie tylko pizze, też potrzebują inne postawy jedzenia. Dlatego decydowałem otwierać Santorini, tawerna grecka, z oryginalne produkty Grecji i sprawdziła też kuchnia grecka. Tutaj brakowało w Elblągu. Świetny lokal, przeciwko nasze Amore Mio, dlatego też nie jest trudno
zobaczyć, sprawdzić, jak wszystko działa, i tak decydowałem. Mówi, ja jestem, wszystko pozytywne myślam i wiemy, że będzie dobrze. I wszystkie tak powinno myślać, że się stało, ale teraz idziemy dalej i musimy walczyć. W Amore Mio też pewne zmiany. Przygotowywałeś lunche, promocje na pizzę. Jakie jeszcze zmiany klienci mogą zauważyć? Tak, dlatego nie tylko restauracje mieli problem, każdego miał problem. Mówimy plus o minus, każdego. Ta pandemia robi tak, mieli problem. Dlatego ja rozumiałem, jak też ludzie, którzy są w domu, kiedy musieli zamawiać, musieli mieć troszeczkę tańsze, jak powinno. Normalne, też na koszty musieliśmy mieć, ale spróbowałem te promocje. Pizzę po 25 zł. Obiady taki bardzo dobre jakościowo, tylko tańsze. Ludzie rozumieli mój sposób pracy, co ja też chciał dać dla moich klientów, i zaczynali zamówić. Tu fajnie jest, taka współpraca. Ja co dam i oni co mi dają. Tu myślałem, że dalej tak będziemy robić. Rozmawiasz z różnymi restauratorami, nie tylko elbląskimi, ale tymi z Polski. Jak obecnie sytuacja? Jak ją oceniasz, nastawienie i to, czy rzeczywiście to środowisko, ta branża, która jest jedną z najbardziej branż takich dotkniętych przez pandemię, czy powoli zaczynacie wracać do tej normalności? Jeszcze ciężko jest. Jeszcze ciężko. Te pierwsze weekend dało, mówi, daleko widać słońce i jeszcze nie wiadomo tak słońce, kiedy wychodzi ogólnie, ale jest to słońce. Ja tam gadam, znamy bardzo dużo ludzi, które mają nie tylko w Elblągu, ale cała Polska. Byli wszyscy załamani, tylko bliżej, kiedy widzieliśmy ogólnie, że możemy otwierać też tylko grudki, ale co możemy działać, zaczynało nowe moce, jak nowe życie. Wszyscy zaczynali mieć chęć znowu do prowadzenia lokali. Parę miesięcy temu było bardzo ciężko. Kiedy rozmawiałem, bardzo dużo ludzi nie widzieli, co w ogóle mogą otwierać. Mówili, jest 5, 6, 10 lat, jak my pracowaliśmy ciężko, daliśmy wszystko, w tej chwili nic nie mamy, wszystko straciliśmy i nie wiadomo w ogóle, co otwieramy. I najwięcej, kto rozmawia, ja też, nie martwiliśmy tylko od nas, tylko też naszych pracowników, dlatego kiedy się pracuje, my potrzebujemy tych pracownicy. Wiemy, że oni mają rodzinę, mają wszystko, muszą żyć, nie wiedzieliśmy, co możemy mówić dla nich. Kiedy, po co, kiedy otwieramy, co możemy robić. Było taki bardzo dużo, mieliśmy pytania, ale nikogo nie opowiadał, nie mówił o dla nasze pytanie. Nie wiedzieliśmy, kto pytać. Rząd proponował różne formy pomocy. Czy udało ci się skorzystać z tarczy antykryzysowej? My nie wykorzystaliśmy się dużo te tarcze, ale dlatego była jakieś zmiany firmy, było jaki problem, ale jakie firmy dostali i na pewno pomagało. Na pewno pomagało. My daliśmy radę, dlatego mi się wydaje, że ludzie lubią nas. Dlatego lubią nas, wspierali nas. Tylko mogę też mówić, że są inne lokali, dostali i bardzo dobrze, że dostali te pieniądze. Pomagał wszyscy ogólnie być do taki moment, kiedy damy radę otwierać. Minął już ponad rok. Jak z perspektywy czasu oceniasz wprowadzane obostrzenia? Czy konieczne było, żeby zamykać restauracje i to na tak długi okres? Na pewno obostrzenia musiało być, dlatego ta pandemia jest. Jest, była i jeszcze jest. Musieliśmy zamykać tyle czasu, mi się wydaje, że był trochę bez sensu. Nie tylko ja, myślałem, wszyscy. Dlatego kiedy widzę ogólnie inne miejsca, gdzie ludzie stoją jeden na drugi, blisko, sklepi, nie wiadomo jak, i oni cały czas pracowali, my musieliśmy być zamknięte, kiedy mogliśmy trzymać bardzo mocno taki sanitarny regulamin, tu nie było porządku. Ale nie tylko Polsce, tu jest cała Europa. Ja jestem z Italii, też w Italii mieli te same problemy. Była taka z góry, mi się wydaje, decyzja, że my restauratorów hoteli musieliśmy zamykać. Nie było tylko Polsce, cały świecie ogólnie tak jest. No właśnie, bo masz dwa domy i w Polsce, i we Włoszech. Jak tam sytuacja obecnie?
tej chwili jest dużo lepiej. Jesteśmy prawie na normalności, jeszcze nie jest normalny, ale zaczyna być dużo lepiej. Restauracje wszystko otwierali, mają otwarte do jakiej godzina, tutaj się mówi w Polsce, godzina policyjna jeszcze w Italii mamy, do 22, później muszą ludzie iść do domu. Ale też się zmienia, też jak on zmienia wszystko, dlatego jest lepiej, ale jeszcze nie jest jak powinno. Od 15 maja ogródki ponownie mogą funkcjonować. Mogę się już doświadczyć, czy Elblążanie tęsknili za Amore Mio. Ludzie nie tęsknili tylko za Amore Mio, tęsknili za całe tutaj normalności. Ja zawsze wspieram wszystkie lokale w Elblągo, każdy lokal jest bardzo ważny, każdy lokal ma jakichś klientów, dlatego tak, było mnóstwo ludzi, dzwonili cały czas, pytali o stolików. Normalne te ogródki są tyle, nie możemy, nie dało rady robić więcej stolików, a później pogoda nie było tak piękna, jak powinno być. Ale widać, że ludzie chcą wychodzić, normalności, oni chcą trochę normalności, żyć normalne. Obawiasz się czwartej fali? Nie. Wiadomo, że może być, ale ja mówię, no, od początku mówię, ja myślam pozytywnie. Nie myślam, co może być. Myślam, że musimy walczyć i iść dalej. Kiedy sięgamy wszystkie obowiązki, co mamy, reginy sanitarne, damy radę. Musimy uważać wszystkich, ale musimy myślasz pozytywny, będzie dobrze, będzie. To w takim razie na ten już koniec zbliżającej się pandemii, czego można ci życzyć? O życie. Brakuje taki kontakt ludzi na ludzi, kontakt, co było rok temu, teraz tak myślamy, że jest tak daleko, tylko nie było tak daleko. I musimy trzymać wszystko, że będzie jeszcze bardziej. Dla mnie była teraz, w tej chwili była wojna bez broni. Mieliśmy wojnę. Jak zawsze po wojnie wszystko się rusza znowu od początku. I ludzie, mi się wydaje, że rozumieli, że muszą uważać, może być problem i następny raz powinno być lepiej. Wiemy, jak możemy się zachowywać. To ja ci życzę, żebyś powrócił do tego stanu przed pandemią, gdzie organizowałeś różnego rodzaju koncerty na elbląskiej starówce, na które elblążanie na pewno też będą czekać. Niech tylko limity na to pozwolą, a na pewno znowu będzie dobrze. Ja mam... chcę przygotować wszystko w normalny, bezpieczny sposób dla wszystkich. Tak, ja kocham Elbląg, kocham tutaj starówce, cały czas co się dzieje. Normalnie robi też dla moich lokali, tylko robi też dla normalnych ludzi. Kiedy my robiliśmy koncerty, nigdy nie było tylko na nasze ogródki, tylko było dla wszystkich. Dlatego ja przygotuję i zobaczymy, co się da rady robić. Mówi, zawsze bezpieczny sposób, bo z regimy sanitarny, do kiedy nie pozwalają dla nas robić inaczej. Tak, będę spróbować na pewno. Trzymamy za słowo. Dziękuję bardzo za rozmowę. Bardzo miło, naprawdę, bardzo miło. I zawsze mówi, musimy dać radę, idziemy dalej. Musimy do przodu i myślać pozytywnie. Tak, i tak zawsze. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, miło.